Ja chciałam bardzo, bardzo, bardzo ciepło w ten upalny dzień powitać Państwa w Muzeum Plakatu w Wilanowie na szczególnej dzisiaj wystawie i szczególnej okoliczności, która w zasadzie by się nie odbyła, gdyby nie, powiedziałbym, taki dobry duch. Pan Krzysztof Sadowski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego, za co bardzo serdecznie dziękuję, trafił tutaj do muzeum z pytaniem, czy by się nie udało nam zorganizować czegoś wspólnie. I chyba nam się udało, ale to, jakie były plany, jakie były trudności, opowie o tym już pan Krzysztof. Dziękuję ślicznie. Dziękuję panu, pani dyrektor. My jesteśmy gościem u pani dyrektor Muzeum Plakatu w Wilanowie. Mamy natomiast przede wszystkim dyrektora, sekretarza generalnego UNESCO w Polsce, pana Sławomira Dajskiego, którego poproszę o kilka słów na temat samej idei, która powstała niedawno, ale jest piękna i dla nas, dla naszego środowiska czasowego jest czymś wspaniałym, co będziemy kultywować przez najbliższe co najmniej 100 lat. Bardzo proszę, pan Sławomir. Co najmniej 100 lat, albo jeszcze dłużej. Ja chciałem serdecznie podziękować panu Sadowskiemu i Polskiemu Stowarzyszeniu Jazzowemu za to, że tak błyskawicznie podjął inicjatywę, która przybrała kształt dopiero w listopadzie zeszłego roku. Podczas konferencji generalnej UNESCO uchwalono Światowy Dzień Jazzu. Dlaczego 30 kwietnia, pewnie zadają sobie państwo pytanie, a niektórzy już dobrze wiedzą, dlaczego 30 kwietnia. Dlatego, że kwiecień jest miesiącem jazzu w Stanach Zjednoczonych. I na podsumowanie tego miesiąca jazzu 30 kwietnia jako Światowy Dzień Jazzu, bo to właśnie Stany Zjednoczone, delegacja amerykańska zgłosiła tę inicjatywę i inicjatywę do tego popartą bardzo silnie przez Herbie Hancocka, który jest ambasadorem dobrej woli UNESCO. Oczywiście inicjatywa została natychmiast podchwycona przez pozostałe państwa, ponieważ okazało się, że jazz to nie jest tylko zjawisko amerykańskie, o czym dobrze wiemy, ale ogólnoświatowy, bo podkreślono, jazz łączy ludzi, jazz łączy kultury, poprzez jazz wyraża się fenomenalnie dialog kultur jako jedno z naczelnych haseł UNESCO. Bo właśnie UNESCO poprzez zbliżenie ludzi, poprzez zbliżenie kultur dba o to, żeby budować odpowiednią platformę dla pokoju, dla dialogu. Poprzez jazz wyraża się szacunek dla drugiego człowieka. Jazz jest tym zjawiskiem multikulturowym, o czym solennie zapewniali podczas obrad UNESCO w Paryżu zarówno Brazylijczycy, jak i przedstawiciele Karaibów, jak i Rosjanie, no i oczywiście delegacja polska, podkreślająca wybitny wkład jazzu w budowanie świadomości, wolności i demokracji gdzieś tam w latach 50., 60. i nieustannie do dzisiaj. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że ten Dzień Jazzu po raz pierwszy obchodzimy w Polsce i gratuluję organizatorom, że w tak błyskawicznym tempie doszło do zorganizowania tak wielu imprez w całej Polsce, od Katowic poprzez Łódź, Warszawę i inne miasta. No i w Warszawie szereg różnego typu przedsięwzięć organizowanych zarówno przez Stowarzyszenie Jazzowe, jak i Muzeum Jazzu i inne środowiskowe grupy. No bo wiadomo, jazz łączy ludzi. Bardzo dziękuję i gratuluję tej wspaniałej inicjatywy pani dyrektor i panu Sadowskiemu. Dziękuję bardzo. Wypada mi jeszcze przedstawić osoby, które zaszczyciły i wsparły naszą inicjatywę. Mamy wśród nas przedstawicielkę Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, panią Marię Ossolińską. To jest pani, która tu mnie stoi. Mamy także wśród nas osobę bardzo ważną, dyrektora Biura Kultury Miasta Stołecznego Warszawy, panią Małgorzatę Naimską, którą serdecznie witam. Może pani Małgorzata by chciała coś powiedzieć. W tej chwili oddam mikrofon. Pani Małgorzata jest wielkim sponsorem kultury na terenie Warszawy. Wiele inicjatyw jej zawdzięczamy. Myślę, że może parę słów tylko takich. Znaczy ja tylko chciałabym powiedzieć, że mnie to w ogóle nie dziwi, że w takim tempie to wszystko zostało zorganizowane, bo o ile znam Muzeum Plakatów w Wilanowie, to po prostu dla nich to jest nic. A poza tym chciałam powiedzieć, że rzeczywiście jazz jest międzykulturowy, wielokulturowy, ale jest jeszcze interdyscyplinarny, co widzimy tutaj. Dziękuję. Dziękujemy pani Naimskiej. Dwa słówka oddam jeszcze panu kuratorowi głos.
Ja już nie będę przedłużał. Chciałem tylko zwrócić uwagę na pewną zbieżność osobowości, która potrzebna jest zarówno, by być dobrym jazzmenem, jak by być dobrym plakacistą przedstawiającym muzykę jazzową. Wymagany jest absolutny słuch, przy czym słuch oczywiście w wypadku jazzmenów odnosi się do dźwięków, natomiast w wypadku grafików do koloru. Ale proszę zwrócić uwagę, że na te najwybitniejsze postacie związane z plakatami jazzowymi mają doskonały słuch plastyczny. Okej. Krótko mówiąc, jesteśmy szczęśliwi, że UNESCO doszło do wniosku, że muzyka jazzowa jest na tyle ważnym elementem kultury światowej, że powinien być swój dzień. Ten dzień będziemy czcić przez najbliższe co najmniej 100 lat albo i dłużej. Przypomnę Państwu tylko, że na naszej wystawie mamy dzieła takich plakacistów, którzy są, krótko mówiąc, niedostępni w tej chwili dla nikogo z Państwa, ani także dla środowiska jazzowego, ponieważ ich prace są sprzedawane za ogromne pieniądze. Są to wspaniali ludzie, którzy zyskali sławę międzynarodową. Jan Sawka, Henryk Tomaszewski, Rafał Olbiński, Waldemar Świeży, Marek Karewicz, nasz wspaniały fotograf, który tutaj także gości, którego serdecznie witam. Proszę bardzo powitać Marka Karewicza, ikonę polskiego jazzu. Myślę, że będziemy spotykać się na podobnych imprezach co roku. Dzisiejszą naszą uroczystość uświetni występ pana Marka Szefarda, angielskiego trębacza i wokalisty. A ja proszę Państwa uprzejmie o wzniesienie lampką szampana zdrowia polskiego światowego jazzu. Wszystkiego dobrego. Plastykom, plakatom. Jak pan odebrał plakat jako fotograf? No wie pan, ja po prostu to jest mój zawód, jak ja mam to odbierać. Nie był pan na górze? Na górze byłem. To niech pan, to wszystko, co jest na górze, jest moje. Te wszystkie układki to pan to, robił? Tak. A, no to właśnie je filmowałem. Bardzo mi się podobają niektóre takie trochę ziarniste, takie, no, no to piękne. Od razu można poznać, że to moje, jak ziarniste. Czyli cała góra tutaj to jest pana, panie Marku. No to bardzo mam dobrze wszystko. Bardzo chciałem panu pogratulować. Aż się wstyd przyznać, ale zrobiłem 2147 okładek płytowych w życiu. A skąd pan ma taką dokładną cyfrę? Dlatego, że jak leżałem 6 miesięcy w szpitalu, to się bardzo nudziłem i co sobie przypomniałem, to stawałem kreskę. No i to robiłem indywidualnie, no, były zamieszczone tam moje zdjęcia. Widziałem też plakat Sojki po prawej stronie, na samym końcu, taki Sojka zupełnie jeszcze młody. To pan wykorzystał też swoje zdjęcia do tych plakatów? Nie, to jest, to Sojka naprawdę był kiedyś młody. Ha, był kiedyś młody, dobrze. A który był pana ulubiony plakat? Plakatu? Tak, bo dzisiaj mowa o plakatach bardziej, o zdjęciach. No ja mogę panu powiedzieć, jaki był mój ulubiony znaczek. Duke Ellingtona, to zrobiłem dla Stanów. No, nawiasem mówiąc, to dzisiaj nie dostałem pieniędzy, ale to nie pan, ale pieniądze szczęście nie liczę. Dobrze, to czego panu życzyć w takim razie na najbliższe 20 lat? Zdrowia. Dziękuję panu bardzo, panie. Pozdrawiam. Your complexion gives notes.